Cześć, witam cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Dobra, z gry The Last of Us. Zostaw kciuka, subskrypcję, dzwoneczek. Musiałem pozbierać jeszcze na nowo sobie tutaj części, wszystkie do naszych broni, które tutaj były w tej lokalizacji. Ale tak patrząc na to, ile mamy rzeczy do robienia, to nie za dużo uda nam się tutaj przerobić z tego co widzę. Bo pompki nie damy rady na razie zmodyfikować. Brakuje nam czwartego i piątego w sumie levelu też. Tutaj ulepszeń. Nasz karabin myśliwski również. Łuku tak czy inaczej nie używam. Jedynie co to możemy w miotacz ognia zainwestować w szybkość przeładowania. Pytanie, do czego ten miotacz ognia będzie nam później potrzebny? Zwiększa się ona o 100%, zwiększa zasięg broni i tutaj też jest czwarty i piąty level potrzebny. Mamy 71 sztuk tego, więc możemy sobie dać o te 100% szybsze przeładowanie. Myślę, że to będzie akurat spoko. 60% już nie zrobimy. Dobra. Możliwe, że miotacz się do czegoś przyda. No i tak, no i tutaj więcej nic już nie zrobimy, jeżeli chodzi o nasze bronie. Łuku nie będę na pewno modyfikował, bo go nawet raz nie użyłem. Tom pistolet i ten pistolet mamy zrobiony na maksa, więc może byśmy zainwestowali sobie w tą pompeczkę małą. Mimo tego, że jest to ona druga w naszym zestawieniu pompka. Szybkostrzelność, zwiększa rozrzut broni. Pozwala szybciej przeładować broń. Tego nie zrobimy, bo czwórka. Zwiększa szybkostrzelność broni. Możemy to sobie zwiększyć. Delikatnie. Tak szczerze, dużo tych części do ulepszania nie znaleźliśmy. Jakbym tak się zastanowił. No i zmniejszmy sobie jeszcze odrzut. Zostanie nam jedna część do ulepszenia i zaraz będziemy sobie ruszać dalej, może coś jeszcze się tutaj gdzieś trafi, ale już raczej nie będę wracał do stanowiska, bo i tak to nic już tutaj nam nie pomoże w ulepszaniu. Dobra, wychodzimy. Ulepszyliśmy co się dało, pistolety są ulepszone na full, więc to jest akurat spoko. Zajrzałem sobie między odcineczkami do poradnika, jeżeli chodzi o The Last of Us, żeby sprawdzić sobie ile gry nam zostało i myślę, że nie wiem, dzisiaj jest chyba wtorek, jak to wrzucam i dobrze liczę, więc do przyszłego wtorku powinniśmy już być na zakończeniu gierki. Dobra, problem jest taki, że my tym koniem tutaj nie przejedziemy nigdzie dalej. Tu są zasieki. Jakieś poustawiane. Tam z tamtej strony też nie mogliśmy nigdzie dotrzeć. Tu nie wskoczę. Tutaj nawet nie otworzę tego. Wydaje mi się, że powinienem iść w tamtym kierunku jakoś. W tym budynku było jakieś przejście? Ona tym koniem tutaj nie wjedzie przecież. Ona zostaje i czeka tam na rogu. No nie. Tu nad nami był punkt obserwacyjny. Tu już wszystko też sprawdziłem. Może ja mam wrócić się? Dałaby się już podpowiedź, tak szczerze mówiąc. Gdzie mam się udać? Dawaj, skakuj. No chyba, że ten koń tu przeskoczy. A, on tutaj przeskoczy, okej. Ale wielki baran. Byliście jakimiś fanatykami, czy co? W kwestii sportu? Zdecydowanie tak. Okej, czyli on tutaj tym konikiem może przeskoczyć, rozumiem, dobrze. To wiele w sumie ułatwia. Dobra, no tu na pewno nie wejdę. Idźmy w takim razie dalej. I w sumie ogarnijmy sobie pompkę tutaj. To tutaj. No i nasz pistolecik ten tutaj. Żebyśmy mieli
wyposażenia, aczkolwiek problemem jest to, że mamy nie za dużo amunicji. I właśnie wchodzimy na dość spory obszar. Dobra, zobaczmy sobie tutaj. Z tego budynku, może jakąś amunicję uda nam się znaleźć. Ja myślę, źle jest ich w sensie plików. Trzeba mieć sporo ludzi, żeby prowadzić taką operację. Myślisz, że tam będą ludzie w moim wieku? Ona tu wjechała. Nie jestem pewien. Okej, my raczej mamy tutaj iść, bo jeżeli ona tu wjechała, to na 99% to jest dalsza jakby miejscówka, do której mamy się udać, dlatego cofnijmy się. Żeby poeksplorować, może znajdziemy jeszcze jakąś amunicję, może znajdziemy jeszcze jakieś ulepszenia. A właśnie, a propos ulepszeń, zajknijmy sobie tutaj. Maksymalne zdrowie, obszar trybuna słuchu, szybkie tworzenie przedmiotów, szybkie leczenie. No w to bym zainwestował, brakuje 40, więc na razie nic tutaj nie wydamy. Pytanie, czy ogólnie... No, tędy nie przejdziemy. Czy ogólnie, jeżeli chodzi o The Last of Us, jak przechodzimy sobie podstawową wersję gry, bo oczywiście jeszcze będziemy ogrywać dodatek. Ale najpierw chciałbym skończyć Dziedzictwo Hogwartu, zanim zacznę ogrywać dodatek do The Last of Us. To... Czy... Co tutaj jest? Rower. O kurczę. Nie przypięty? Żaden go, kurczę, złodziej nie ukradł? Jak to możliwe? Nawet w dobrym stanie, tak patrząc. Tutaj też raczej nic nie będzie już do zebrania. Może ewentualnie jakieś... Nie, też tu nic nie będzie, no. A nie, tutaj coś jest, ale to chyba tylko butelki do rzucania, ta, tylko buteleczki, dobra. W każdym razie chciałbym najpierw skończyć Dziedzictwo Hogwartu. O, tu też dwa rowery stoją mnie przypięte, nieźle. Mógłbyś wziąć sobie Joel jeden, nie wyglądają na zniszczone. No dobra, jeżeli tutaj nic nie ma, a mamy przejść przez tamte drzwi, no to myślę, że zaraz zacznie się jakaś akcyjka. Ale wracając, chciałbym skończyć najpierw Dziedzictwo Hogwartu, zanim zaczniemy w ogóle ogrywać The Last of Us dodateczek do jedynki. Co jest to? To chyba biegacze. Zostań z koniem, pójdę sprawdzić. Jesteś pewien? Tak, nie chcę, żeby się spłoszył. Zaraz wracam. Dobra. No tak jak myślałem, będzie jakaś akcja, ale nie sądziłem, że będzie taka to akcja. Ktoś majstrował przy tej bramie. Ulepszeń. Parę sztuk, dobra. Ej, no tam nie wejdziemy, ale tak czy inaczej tutaj sobie podejdę ten kawałek, bo może na pięterku coś będzie. A nie, przejdziemy tędy i tak, okej. Okay. No dobra. O, są pastyleczki, to jeszcze troszeczkę. 35 potrzebujemy jeszcze takich sztuk. Pytanie, czy właśnie a propos wracając do tego, co tam mówiłem. No kurczę, troszeczkę ich tu jest. No idiota. Dobra, trochę amunicji. Pytanie, czy jesteśmy w stanie odblokować wszystkie punkciki umiejętności, przechodząc całą grę, tak po prostu? O, tu jest, jeszcze ich więcej jest. Chwyciłem, kurwa. Większa pojemność magazynka się przydała. Ale chciałem go chwycić, ale niestety mi wziął i odskoczył. Dobra, generalnie... On puścił to, nie to.
Chciałem zrobić, chciałem sobie jeszcze zerknąć, czy tutaj żadnego nie ma więcej, ale nie ma już na pewno. Dobra, przeładujmy sobie pompkę. Przeładowano, ok. Zajmijmy z powrotem na pistolecik. Zniszczyliśmy sobie troszeczkę naszą broń, ale myślę, że zaraz znajdę coś lepszego, co będę mógł ulepszyć jeszcze. Lepszego, co będę mógł ulepszyć. No masło maślane trochę z tego wyszło. W każdym razie wiadomo, o co chodzi. Dobra, tutaj nic nie było. Tu jest jeszcze jakieś wyjście. Pytanie, czy my tym wyjściem nie będziemy musieli wyjść. Nie. Tu jest możliwość po prostu przedostania się na zewnątrz, żeby pewnie tutaj było jakoś zaskoczyć zombiaka, który by tutaj wychodził. No ale już to robiłem inaczej, tak? Dobra, zerknę jeszcze tutaj, bo tak, tu mamy jakiś generator. Odpalmy go. Tylko czy tu się nie zlecą jakieś zombiaki? Jak to zrobię? Dobra, no tu nic więcej nie było. Gaz rurka się jakoś tam jeszcze trzyma. Wejdźmy sobie tędy. Tu nic nie ma. No i parter w sumie został sprawdzony i to jest ta. Ta otwiera. Myślę, że chyba chciałabym zostać astronautką. Poważnie? Tak. Wyobraź sobie, że sam lecisz w kosmos. Bajer, co? Fajna sprawa. Po prostu. Zabarykadować drzwi prowadzące do generatora, tylko że. Dlaczego zabarykadowaliście je tak, że są w środku zombiaki? Dobra, Eli dalej idzie na koniu. Znaczy jedzie w sumie. Jak byłem chłopcem, marzyłem o karierze piosenkarza. Żartujesz. Poważnie. Zaśpiewaj coś. Nie. No weź, nie będę się śmiać. Zapomnij. Joel? No ja bym takiej córce przyszywanej nie odmówił zaśpiewania. Kurde, jaki otwarty teren tutaj. Znaczy nie będzie tu żadnej walki. Patrzę i nie mogę jakichś tutaj batoników nawet znaleźć. Myślę, że zaraz się uleczę z apteczki i sobie wytworzę kolejną w razie czego. Może i tak tych apteczek za dużo nie zużywam, nie? Nie potrzebuję zużywać. Ale żeś stanęła, Eli. Dobra, uleczmy się. Spójrzmy kolejną. I zróbmy też sobie to. I przestańmy się skradać. No i tu najprawdopodobniej się coś zacznie dziać. Myślę, że jakiś snajper już z tamtej strony nas widzi. Jak przeskoczymy tutaj na koniu, to będzie ciekawie. Dobra, skręćmy z powrotem. I lećmy. O, to małpy? Tak, całe stado. Spory obszar. O kurczę. Te małpy są jakieś takie troszeczkę dziwne. Nie powiedziałbym, że stado, tylko statko bardziej. Dobra, idźmy w prawo na początek. Środek sobie potem sprawdzimy. Ale biegaj, Joel, biegaj, proszę cię. Chłopie, nie mamy całego dnia. Odcinki mają tylko pół godziny. Gościu, bym przecież nie wyrobił, żeby nagrać większe i dłuższe. W sensie. Okej. Aha, no to fajnie. Naprawdę tu nic nie ma? Nawet taśmy głupiej, żeby podnieść? Teraz rozumiem. In loving memory.
Rozdział 6. Zwiększona efektywność udzielania pierwszej pomocy w warunkach polowych. Sterylizacja jest niezbędna do skutecznego opatrzenia ran w warunkach polowych. Jeśli nie masz możliwości umycia rąk i przemycia ran, odkaź ręce i ranę jodowną lub alkoholem. Usuń martwą tkankę wyjałowionymi narzędziami lub owiń dłonie wyjałowioną gazą bądź folią, aby ograniczyć skażenie rany. Opłucz ranę obficie czystą wodą. Wodę można wyjałowić, gotując ją przez 15 minut. Owiń ranę wyjałowionym bandażem wygotowanym lub zmoczonym alkoholem. Bandaż należy starannie wysuszyć przed przyłożeniem do rany. Ok. Apteczki są skuteczniejsze o 67%. No spoko. Tak. Tak, nie mam na razie możliwości tutaj wykorzystania większej ilości tego leczenia. Ale bardzo mnie cieszy to, że tutaj jest jakaś amunicja do broni. Mam nadzieję, że osoba, która tutaj przebywała, jak wróci, to się nie obrazi, że to zabrałem parę rzeczy. Dyszka. To chyba mamy 75, jeśli dobrze pamiętam. Tak, jeszcze 25 będę potrzebował, żeby ulepszyć. Dobra, wyjdźmy sobie stąd z powrotem. Tam nie będę przeskakiwał. Ale zejdę jeszcze sobie w dół. Tędy wchodziłem, czy tu na dole coś jeszcze jest? Nie ma, dobra. Troszkę amunicji, troszkę ulepszeń. Tu raczej też nic nie będzie. Ciekawe, Eli za nami idzie, więc myślę, że tutaj będziemy dalej się udawać. Dlatego przejdziemy sobie teraz tędy jeszcze. Zobaczymy, co tutaj jest, a później jak będziemy wracać, to przejdziemy sobie środkiem koło pomnika. Ogólnie myślałem, że w tą stronę będę szedł, w lewo. Ale wygląda na to, że jednak będę szedł w tam, w prawo. Kurczę, ile tu jest terenu do zwiedzenia. Ale to było super. O czym teraz mówisz? Małpy? A. Pierwszy raz widzę małpę. No w sumie. Się wyświetliło, czy mi się wydawało? Nie, wydawało mi się. No w sumie Eli mogła nie widzieć żadnych zwierząt. Pieska jeszcze tam widziała, no ale kurczę, małpę. Dziwne, że aż przetrwały tak długo. Taką apokalipsę. Ciekawe. Chyba, że niedługo przyjdzie nam z nimi walczyć, to wtedy troszeczkę lipa. Dobra, tędy schodziliśmy, więc przejdźmy jeszcze sobie przez środek. Zobaczmy, czy tutaj jeszcze na środku czegoś nie ma. Chyba pójdę tam do tego korytarza. Jak tak obchodzę ten. Dobra, tu nic nie ma. Pójdę do tamtego korytarza, bo tam mi się wydawało, że nie było przejścia w lewo. A tam jak byliśmy, to było w prawo, w tamtą stronę jeszcze dalej, żeby iść. Zaraz pewnie nam się jakaś podpowiedź będzie wyświetlała, że o, idź tutaj czy coś. A ja chcę sobie poeksplorować grą. Na spokojnie. O. Może nie chcą się afiszować ze swoją obecnością tutaj. Mądre spostrzeżenie, droga Eli. Jest coś w tym, co akurat powiedziałaś. Powinny być tu jakieś osoby, które patrolują chociaż w jakiś sposób ten teren. Ogólnie większość gier tego... No jest znacznik, okej. Okay. Dobrze, pierwszy znak obecności świetlików. Ogólnie w większości takich gier typu właśnie apokalipsy. Dobra, to zawsze się otworzyć bramę. Zawsze trafiało się. Zawsze trafiało się na jakieś osady, gdzie jednak ci ludzie byli i patrolowali okolice w jakiś sposób, nie? 80, dobra. A tutaj mapę mamy. Mapa kampusu uniwersytetu na górze dostajemy tu po dupie, musimy wzmocnić na dole. Wydzierają się tu zarażeni, trzeba zamknąć wejście ze stadionu i księgarni. Widzę tylko Eli. Wracając, w każdej grze apokalipsy
typu Days Gone, w którą na przykład grałem, typu The Last of Us właściwie też. W co jeszcze grałem? The Walking Dead'y. No Ellie tylko widzę nadal. O, coś tu było. Podniosłem? Chyba podniosłem. Nie wiem kiedy. O, chyba 90 już, nie? Jeszcze dyszka. I będziemy mieli więcej HP. No niestety nie podniesiemy już nożyczek. Co my tu mamy? 9 cholernych miesięcy czekania i wciąż nic. Ani słowa od nikogo. Znalazłem kilka puszek z żarciem na stołówce, ale to i tak za mało. Miałem wypadek przy wschodniej barykadzie, ale już jest wszystko w porządku. Zauważyłem grupkę tych stworów. Jeden z nich wygląda jak Hitler. Może to była Hilt, kurwa. Baterie się wyczerpują, więc radia słuchają już tylko raz w Co? Baterie się wyczerpują, więc radia słuchają już tylko raz w nocy. Ja sobie odpuściłem po tym, co nadawano ostatnio. Minęły 3 pieprzone miesiące. Czemu ich to jeszcze obchodzi? Heryl wczoraj paliła. Powiedziała, że tego potrzebuje. Wkurzyła się, gdy wywaliłem jej działkę. Nie potrafi tego zrozumieć. Musimy być cały czas w pełni przytomni. Ktoś będzie musiał pójść do miasteczka po więcej zapasów. Tym kimś pewnie będę ja. Ciekawe, ile wytrzymaliście. Myślę, że nie za długo. Jeżeli ich teraz tutaj nie ma. Nic więcej nie mogę. Coś mi się tu pokazało jeszcze. O. Dobra, tu nic nie ma. Na pewno on poszedł w końcu, nie? To jednak logiczne, że jak się kończą zapasy, a jesteśmy gdzieś w jakimś miejscu, trzeba się ruszyć, nie? No tej amunicji mam akurat full. Trochę wody, włączmy sobie latarkę. To też jest pełno. Bardzo dobre miejsce do poszukania. O! Dobrze, że on o tym pamięta. Okej. To jest możliwość przejścia, żeby otworzyć tam dalej dla Ellie. Ale ja bym chciał jeszcze pójść i sprawdzić resztę tej miejscówki. Bo w sumie wbiłem tutaj do tego pomieszczenia. A mogę jej otworzyć tutaj tą lokację, to przejście. No, nie wiem, niestety nie tutaj, o, tędy możemy przejść wtedy. Ale dobra, pójdę jeszcze w tą stronę. Mamy jeszcze parę minutek. Ale no ja jestem coś... Coś mi się wydaje, że... Że świetlików tutaj nie będzie. O, tutaj też jakbyśmy poszli, to byśmy znak świetliku zauważyli na ścianie. Dobra, tu już nic więcej nie ma. Ellie w ogóle tam została, czyli na pewno no, mamy iść tam, w tamtą stronę. Czy ty, Joel, możesz biegać troszeczkę szybciej, chłopie? Naprawdę dużo nie potrzeba, żebyś szybciej zasuwał. Ja wiem, że konsole są słabsze od PC-tów. I o wiele i dlatego biorą i robią taki wolniejszy bieg na konsolach, bo wtedy FPS-y nie są tak w stanie szybko spadać na konsolach, bo przecież na konsoli to jest gówno, a nie granie. No ale też bez przesady, no jak już robicie takie zabiegi, to chociaż dajcie, kurczę, normalnie pograć. O, teraz w końcu przyspieszył, dobra. Tu byłem, nie? W tym pomieszczeniu. Jeszcze zerknę. Tak, tu byłem. Dobra. Na drugą stronę przeskoczę, więc musimy zeskoczyć. O, siemanko.
Trochę was tu jest. One nie widzą. Tyle godzin w tą grę przegrane. I teraz się dopiero okazuje, że one nas nie widzą, jak my do nich podchodzimy od przodu. Ja myślałem, że one nas widzą, ale no kurde, one przecież nie mają oczu. O kurwa, to jest ten gruby. O kurwa. Nie sądziłem, że on może mnie załatwić za strzała, jak jest pompą odpykany. Okej, dobra, rzucimy mu po prostu parę granacików pod nogi. Zostałeś tylko ty? Tak. Leżysz, grubasie. Jeszcze ktoś? Coś mi tu klikało, czy mi się wydawało? Wydawało mi się. Dobra. Sprawdźmy tą lokację, bo nie przejrzeliśmy tutaj wszystkiego. O, w sumie też my mamy miotacz ognia. Zapomniałem teraz już o tym. 10? Nie, to jest ammo do miotacza ognia. To dlatego miotacz ognia był nam... Tak. Wyleciało mi to z głowy. Dobra. Sprawdźmy sobie do końca tą lokację. Tutaj coś było właśnie. O. Dobra. Nożyk. To. No i to też sobie jedno wytwórzmy. Pozbierajmy to, co tutaj jest. Bo możemy to teraz zrobić. Okej, kolejne noże. Butelka do odwrócenia uwagi. Tutaj również. Dobra, wróćmy jeszcze tutaj, gdzie zeskoczyliśmy. Butelka, tu jest maczeta. Nie, to jest deska, przepraszam. Maczeta byłaby inna. Dobra, to sprawdzone. Tu byłem. Leży świniak ze świetlikiem, znacznikiem. I w tym miejscu zakończymy. Dzięki serdeczne za oglądanie. Pamiętaj o kciuku, subskrypcji, dzwoneczku. Życzę ci oczywiście miłego popołudnia. O 17 wlatuje odcinek z Dziedzictwa Hogwartu. A jutro o 15 oczywiście widzimy się w kolejnym odcinku z The Last of Us. Miłego popołudnia. Cześć.